o wszystkim. Dzisiaj będę kręcić dla Was filmik pod tytułem Kim jest dla mnie idealny widz? Chciałabym nakręcić ten film, ponieważ widziałam go jeszcze w ogóle na YouTubie. Ten temat jest dla mnie dość w porządku, także zaczynajmy. Dla mnie idealny widz to osoba, która bez względu na wszystko zostaje ze mną po prostu na zawsze. Nie rezygnuje ze mnie z byle jakiego powodu, po prostu nie klika unsubskrybuj, bo coś tam sram to mi się nie podoba. Bo moim zdaniem, jeśli się już kogoś subskrybuje, to dlatego, że ta osoba się komuś spodobała. I nie sądzę, żeby tak z dnia na dzień to się mogło zmienić. I jeśli komuś spodobał się charakter, osobowość danej osoby, to po co miałby klikać unsubskrybuj? Dla mnie to jest w ogóle bez sensu i szczerze mówiąc, wolałabym, żeby takie osoby, które klikają unsubskrybuj, w ogóle mnie nie subskrybowały, ponieważ sprawia mi to tylko przykrość, jeśli widzę, że na przykład było tyle tam widzów, nagle jest mniej, albo że przybywają widzowie, ale liczba się nie zmienia, czyli że po prostu ktoś przybywa, ktoś odchodzi i dla mnie to jest po prostu bez sensu, bo no po co? Kolejna. Dla mnie idealny widz to ktoś, kto jest cierpliwy, czyli ktoś, kto po prostu czeka na te filmy i nie wkurza się, że ich nie ma, bo wiadomo, każdy ma dużo też innych obowiązków i nie zawsze jest w stanie nagrywać, dlatego cierpliwy widz to jest dla mnie po prostu skarb. Ktoś, kto czeka i nie denerwuje się, jeśli mnie nie ma i nie rezygnuje od razu ze mnie, z tego też powodu. Także tak, cierpliwość przede wszystkim. Chciałabym też, żeby mój widz był pomocny i szczery. A mianowicie mam na myśli to, że żeby po prostu każdy chce widzów, którzy wspierają, którzy podnoszą na duchu. A jeśli chodzi o szczerość, to chciałabym, żebyście byli ze mną szczerzy. Jeśli coś Wam się nie podoba i mówili mi o tym, a ja będę starała się z całego serca wszystko zmienić tak, żeby było jak najlepiej i żeby zarówno Wam i mi się podobało. Co jeszcze? Chciałabym, żeby mój widz, mój idealny widz, byłby przyjacielsko nastawiony, czyli można by było z nim normalnie porozmawiać na luzie i nie zachowywałby się jak jakiś taki, wiecie, w ogóle nie znamy się, to po co chcesz ze mną gadać? Takie jakieś takie, no, takie sztywniaki, że tak powiem. W każdym razie myślę, że to właśnie jest przykład idealnego widza. Ktoś, kto jest na zawsze, ktoś, kto jest cierpliwy i ktoś, kto jest pomocny, szczery i przyjacielski. Tak, myślę, że tacy widzowie to naprawdę skarb i mimo wszystko cieszę się, bo mam wielu takich widzów. Także dziękuję bardzo Wam za to, że jesteście i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nawet nie wiecie, jakie to jest wspaniałe uczucie, jak Wy mnie motywujecie do pracy. Naprawdę jesteście cudowni. Chciałabym, żebyście też wiedzieli, że bez względu na to, co mówię w tym filmiku, każdy z Was jest dla mnie bardzo ważny i bardzo, bardzo Was uwielbiam. Kocham kręcić dla Was filmy, kocham kręcić dla Was covery i zawsze staram się, żeby to wyszło jak najlepiej, choć wiadomo, nie zawsze wychodzi idealnie. Także dziękuję wszystkim, którzy ze mną są, którzy ze mną zostali mimo wszystko. Nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa, że mam Was już tyle. Jeszcze niedawno rozmawiałam z Wami o tym, czy ilość widzów jest ważna, a wtedy miałam 500 widzów. Teraz już mam ich około 640, także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że jesteście. To dla mnie bardzo ważne, żebyście byli ze mną i naprawdę Wam dziękuję. To chyba teraz na tyle, bo teraz będę miała bardzo mało czasu na nagrywanie filmów. Niestety. Niestety będzie bardzo mało tego czasu. Ale mam nadzieję, że będziecie na mnie czekać. Nagrałam dzisiaj cover, także mam nadzieję, że Wam też się spodoba, chociaż ten mały czort tutaj przeszkadzał mi tak strasznie, że myślałam, że go zabiję normalnie, no. 1000 razy musiałam nagrywać to samo, bo ta oto tutaj kobita cały czas chodziła i miau, miau, albo
stuk, puk, stuk, puk, stuk, puk, albo... Tak? Tak lubisz, panie, przeszkadzać, prawda? Lubisz przeszkadzać, tak lubisz. Ach, z tymi kotami. Dobra. To my dziękujemy bardzo wam za oglądanie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Chcemy, żebyście byli zadowoleni z nas. Także piszcie w komentarzu, co myślicie. Lub co chcielibyście, żeby było. No to buziaczki wszystkim i w ogóle kochamy was bardzo mocno was kochamy, prawda? To, Rzepka też was kocha. To papaśka.